Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na program Gościnia. Dziś w studio jest z nami Ewa Kauch i Bartek Muszyński, Armia Polkowice. Dziś będziemy rozmawiać o wielkim wydarzeniu, które odbędzie się we wrześniu, dokładnie 11 września. Będzie to gala mieszanych sportów walki, którą organizujecie. Powiedzcie proszę, na jakim etapie jest organizacja imprezy i w ogóle skąd pomysł, aby taką galę zorganizować w naszym regionie? Już na ostatnim spotkaniu tutaj w telewizji regionalnej wspominaliśmy, że chcielibyśmy zacząć taki projekt. Uważamy, że jest to duża nisza dla zawodników sportu walki, którzy nie mogą się pokazać nigdzie w okolicy. Praktycznie nie ma takich miejsc, nie ma takich eventów, takich zawodów, takich gal, na których nasi miejscowi, nasi zawodnicy, nasi lokalni zawodnicy mogą się pokazać. Bardzo zależało mi osobiście na tym, żeby stworzyć swoim zawodnikom miejsce, w którym mogą się promować, taką trampolinę, która będzie ich możliwie w przyszłości wyrzucać na głębsze wody, do największych federacji sportu walki w Polsce i na świecie. No i to w ten deseń uderzamy, tak? Na początku zaczynamy skromnie, zaczynamy w Polkowicach we wrześniu od małej gali, aczkolwiek nasze ambicje wspólnie z klubem są duże. Znani są już zawodnicy, którzy będą reprezentować klub Armia Polkowice. Kto to będzie? Bo są to doświadczeni zawodnicy. Tak. Z naszego klubu jest to przede wszystkim w walce wieczoru Kacper Muszyński. Mój brat będzie debiutował w MMA, zmiana jakby dyscypliny. To duże wydarzenie, jeżeli chodzi o sporty walki i kickboxing też, że zmiana Kacpra w tej chwili na zawodowe starty w MMA. Drugą walkę wieczoru Mateusz Janur, zawodnik dosyć już znany też, mocny sportowo i też przyciągnie na pewno dużo osób. Reszta walk w formule półzawodowej jest to Mariusz Skupin z Polkowic, Jakub Rymarowicz, Bartłomiej Mietliński, Marcin Niciński, Mateusz Felkel, żeby nikt nie zapomniał. Wszystkich. I jeszcze teraz informacja dosyć świeża, dołącza do ekipy Patryk Kłak, też zawalczy. A czy znamy już przeciwników? Jestem czy to jest jeszcze lista otwarta, każdy może się zgłosić? To nie działa na zasadzie, można się zgłosić. troszkę inaczej to wygląda. Jesteśmy na etapie poszukiwania przeciwników. W tej chwili prowadzę rozmowy z klubami, z promotorami kickboxingu. Zaczynam też jakby tam współpracę z ludźmi, którzy zajmują się mieszanymi środkami walki. Oni też szukają przeciwników dla Kacpra i Mateusza. Coś, nazwiska, wstępne nazwiska się pojawiają, jednak tematy nie są jeszcze dograne na tyle, żeby można było o tym mówić. W pierwszej edycji gali zawalczą sami mężczyźni. Ewa, a dlaczego nie ty? Ponieważ na ostatnich zawodach na Mistrzostwach Polski w full kontakcie dostałam powołanie do kadry, dało mi możliwość, żeby wystartować na Pucharze Świata w Budapeszcie, akurat 11 września w dniu, kiedy odbędzie się gala, także celuję teraz, moim priorytetem jest właśnie Puchar Świata, a być może na drugiej edycji pojawię się tam. No mam nadzieję, bo to będzie bardzo duże wyróżnienie też, że zawalczyć dla swoich kibiców. Tak, bardzo bym chciała się gdzieś właśnie tutaj pokazać, chociażby z uwagi na to, że no, jestem częścią tego klubu. Mhm. Poszukujecie też sponsorów na tym etapie. Na jakiej zasadzie? Tak, jak mówię, jest to projekt stowarzyszenia. Robimy to po to, żeby dać miejsce zawodnikom na pokazanie się. Razem z moją ekipą z Armii Polkowice, Armii Lubin tworzymy cały ten projekt. To jest Martelina Falkiewicz, która bardzo mocno się angażuje i robi świetną robotę. Jest Ewa, jest mój brat Kacper, jest Kasia Muszyńska i Mateusz Felkel, jeszcze kilka innych osób zaangażowanych w ten projekt. Galę organizujecie po raz pierwszy. Jak wyglądają przygotowania? To jest chyba niełatwe zorganizować wszystko. No jest to nasza pierwsza gala. Dla nas to też jest coś nowego, ale postaramy się, żeby to wypadło wszystko jak najlepiej. Mamy mnóstwo pomysłów, które można zorganizować właśnie na gali, żeby przyciągnąć też jak najwięcej ludzi, ale to na razie wszystko jest jeszcze między nami. Mhm. Rozumiem, nie chcecie zdradzać szczegółów, ale tak. Chcecie, żeby to wyglądało i było zorganizowane na profesjonalnym poziomie. Szukacie też dziewczyn.
Tak. I warto o tym wspomnieć, że wciąż trwa casting. Tak, wciąż trwa casting, poszukujemy ring girls. Jeżeli któreś dziewczyny, jakieś dziewczyny byłyby zainteresowane, to proszę wysyłać CV do mnie na maila. Wszystkie informacje znajdziecie u mnie na stronie. Nie muszą być to profesjonalne dziewczyny, wystarczą uśmiechnięte, pewne siebie dziewczyny, czy też kobiety i tyle starczy. Najlepiej, żeby to były dziewczyny z naszego regionu. Jasne, oczywiście, z Polkowic bądź z Lubina. Klub Armia Polkowice bardzo często udziela się podczas koncertów charytatywnych, bierze udział w różnych akcjach promujących nie tylko region, ale wspierających osoby potrzebujące. Tak, często bierzemy udział w akcjach charytatywnych oraz też sami organizujemy akcje charytatywne. Sprzątanie świata też. Sprzątanie świata między innymi. Ostatnio byliśmy wspierać na stadionie lekkoatletycznym Jakuba, który boryka się z guzem mózgu. Wzięliśmy tam udział, zrobiliśmy pokaz sportów walki. Bardzo często właśnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych, bo wiemy, jakie to jest ważne. Nigdy nie wiadomo, Kogo z nas to spotka, tak? Jesteśmy empatyczni i wrażliwi po prostu na czyjąś krzywdę, czy na po prostu na jakieś choroby, więc no chcemy angażujemy się po prostu w takich akcjach. Warto wspomnieć, że do klubu uczęszczają też dzieci, które chętnie biorą udział w takich akcjach. Jasne, dzieci są bardzo zaangażowane, czy w zbiórkach, chociażby dla domów dziecka, czy dla domów samotnej matki. Często właśnie zbieramy jakieś słodycze, czy jakieś książeczki. Dzieci oddają swoje miśki, także ja wspólnie z moimi dziećmi z Army Kids często właśnie pomagamy, czy po prostu odwiedzamy dzieciaki. A jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o klub? Niedawno powstała też sekcja dla takich maluszków. Dla trzylatków. Sekcja dla trzylatków wraca już po wakacjach. Jeżeli chodzi o działalność klubu, no to tu mówiliśmy o akcjach charytatywnych. Dla mnie osobiście jest to bardzo istotne, żebyśmy jako klub angażowali się w takie rzeczy. Wydaje mi się, że pracując jako trenerzy i tworząc klub, to jest ważna rzecz, żeby wychodzić też na zewnątrz i poza zarabianiem na tym, tak, robić coś dla ludzi, żeby to była wartość dodana dla całego społeczeństwa. Stąd też właśnie nasze zaangażowanie w te wteliczne akcje charytatywne. To się na pewno nie skończy, mamy jeszcze bardzo dużo pomysłów na działalność. Trzylatki wracają po krótkiej przerwie. Od września będziemy mieli już trzylatki, grupę 4-6, grupę 7-10, tak? Jest to akademia kickboxingu właśnie, która zaczyna... Celujemy w tym kierunku właśnie, żeby wszystkie roczniki dziecięce, młodzieżowe mogły do nas przyjść i szkolić się z zakresu sportu walki i też wrócę troszkę do tych charytatywnych akcji, dla mnie jest to istotne, żeby zmieniać troszkę światopogląd i podejście ludzi do sportu walki. Odchodzimy od tego, że sporty walki to jest chuligaństwo, że sporty walki to jest coś złego, że to jest agresja. My pokazujemy, że naszym działaniem pokazujemy, że jest wręcz odwrotnie, że to właśnie trenując sporty walki, trenując kickboxing, wychodzimy naprzeciw temu wszystkiemu i tworzymy jakby, pomagamy ludziom stać się lepszymi. No bo takie zajęcia sprawiają to, że się jednak relaksujemy, tak? Możemy odreagować ten cały stres i to też jest dobre dla młodzieży. Tak, zdecydowanie. No, przychodząc na trening, to jest twoja godzina, na którym musisz się skupić. Tak, kickboxing nie tylko jakby uczy też samoobrony, ale też uczy pokory, dyscypliny, szacunku do innych, więc to są takie wartości, na które my stawiamy. Przypomnijmy, że w Lubinie i w Polkowicach jest sekcja dla kobiet. I drzwi są otwarte, każdy może dołączyć do zajęć. Drzwi są otwarte, cały czas panie przychodzą, nie ma tutaj żadnego podziału, czy ktoś jest zaawansowany, czy początkujący. Serdecznie zapraszam wszystkie panie na treningi do Armii Polkowice, jak i do Armii Lubin. W razie jakichś pytań, potrzeby, zawsze można do nas napisać na stronę, czy zadzwonić do mnie bezpośrednio, a udzielę wszystkich informacji. Na sam koniec informacja dla przyszłych sponsorów, którzy chcieliby dołączyć do organizacji gali. Gdzie znaleźć o was informacje? Przede wszystkim w tej chwili są to portale społecznościowe, jest to Facebook, jest to Instagram, gdzie tam pracujemy bardzo ciężko i informujemy o wszystkim, co się dzieje. Jest to moim zdaniem świetna okazja do pokazania się, bo teraz sporty walki wiemy, że są na fali. Będziemy robić to w swojej własnej, unikalnej jakby formie, dostępnej i takiej przyzwoitej, odchodzącej od tego nurtu, takiego walk youtuberów i różnych tego typu rzeczy. Będziemy to robić bardziej sportowo, stricte sportowo. Będzie to okazja dla ludzi, którzy
chcieliby się pokazać szerszej publiczności, przekazać swoją markę, swoją firmę. I zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, bo mówię, pierwsze wydarzenie nie będzie na jakąś dużą skalę, aczkolwiek nasze ambicje i determinacja sprawi na pewno, że wyjdziemy szerzej i ta współpraca wyjdzie na korzyść i organizatorów, i zawodników, i na pewno też przyszłych sponsorów. No to na pewno będzie wspaniałe widowisko, chociażby z uwagi na to, że nasz klub naprawdę jest na wysokim poziomie i nasi zawodnicy na pewno dadzą świetne walki, także zapraszamy. Kto nie będzie mógł pojawić się 11 września na gali, transmisja online odbędzie się z tego wydarzenia. Tak, w internecie. Jest. Będzie można zobaczyć. I na kanale YouTube. Tak. Dokładnie, zapraszam. Jeżeli nie uda się na żywo zobaczyć, aczkolwiek zapraszamy szczególnie na żywo. Musicie tam być. Tak, zdecydowanie poczuć atmosferę i klimat tego, co tam się dzieje, czym żyjemy na co dzień, no to mimo wszystko zapraszamy też na transmisję w internecie. I na bieżąco będziemy informować Państwa o gali. Będziemy aktualizować jeszcze informacje, a tymczasem dziękuję Wam za rozmowę i przybycie do naszego studia. Dziękujemy. I powodzenia. Dziękujemy.